Cześć, tu Gabriela Darmetko. Dzisiaj porozmawiamy o paranoi naszych czasów, a dotyczy ona jedzenia i ćwiczeń. Małgorzata Kiełtyka prowadzi na Instagramie profil, który nazwała Antydieta. I nie jest to miejsce, które promuje otyłość lub zniechęca do zdrowego jedzenia. Wręcz przeciwnie. Chodzi o równowagę, która w dzisiejszym świecie została mocno zaburzona. Ja miałam ortoreksję, czyli było tak, że ja wchodziłam do supermarketu pełnego jedzenia i nie byłam w stanie nic tam kupić, bo tam niczego już nie było dla mnie. No niby jest mnóstwo jedzenia, ale wszystko jest niezdrowe, wszystko jest nie takie. Tu jest gluten, tutaj są węglowodany, tutaj jest laktoza, tutaj jest kazeina, a tam jeszcze są pestycydy i trudno cokolwiek kupić. Tak nas się dzisiaj straszy tym jedzeniem, że ono jest takie złe, że trudno. No jeżeli człowiek chciałby kierować się faktycznie tym, co jest zdrowe i aktualną modą, to no nie ma co kupić w tym sklepie. Dosłownie nie ma co jeść. Ja pamiętam ten okres, gdzie wchodziłam do sklepu i wychodziłam z pustym koszykiem, bo tam nie było niczego do jedzenia. I to był taki okres, kiedy no, każda moja myśl była skupiona wokół tego, co ja zjem i co chciałabym zjeść, ale nie mogę, bo to jest trujące. I człowiek, żyjąc z takimi myślami, nie potrafi zrobić już niczego innego. Ma stop. Po prostu nie pójdzie dalej, bo skupia się tylko na tym, co będzie jadł, na tym, jak wygląda jego ciało. To jest taka paranoja, bo z jednej strony patrząc na reklamy i wchodząc do pierwszego, lepszego supermarketu, widzimy mnóstwo przetworzonego jedzenia, słodkości, słonych przekąsek, słodkich napojów i w ogóle. Wszędzie są reklamy pięknych ludzi, wesołych i w ogóle szczęśliwych, reklamujących to jedzenie. No i co? My chcemy kupować, bo my też chcemy być tacy radośni i weseli i szczęśliwi, chcemy też to jeść, a to tak niekoniecznie działa. Z mediów płynie taka informacja, że żeby być wartościowym człowiekiem, odnosić sukcesy, zasługiwać na szacunek innych ludzi, znaleźć miłość, to trzeba być idealnym, perfekcyjnym. To ciało musi mieć odpowiednie wymiary. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, jakie osoby występują w mediach. To są osoby zawsze bardzo szczupłe. Wszystkie są idealne. Trudno spotkać aktorkę czy inną artystkę, która nie stara się uzyskać tych idealnych kształtów. Wszelkie influencerki, które są na Instagramie czy innych mediach społecznościowych, zawsze starają się zamieszczać zdjęcia, na których wyglądają perfekcyjnie. Także no najlepiej, jeżeli walczymy o poprawę opinii o sobie i o to, żeby się lepiej poczuć, to warto to wszystko przestać śledzić, bo to nie robi z naszymi głowami nic dobrego, jedynie każdego dnia wchodzimy na te nasze media społecznościowe i widzimy, jacy my jesteśmy nieidealni. Konto na Instagramie jednej z trenerek, ponad 1,5 miliona obserwujących. Co możemy tam znaleźć? Wyzwanie, ostatnia prosta, a wraz z nią okrągłe pośladki, pasujące do każdego bikini. Fit tip, płaski brzuch. Za nami 30 dni wyzwania. Dawaj znać, ile zrobiłaś treningów w tym czasie i czy dałaś radę codziennie wrzucać relacje, post, motywacje. Diety odchudzające jako takie, one były od bardzo dawna. Diety zdrowotne pojawiły się w ostatnich latach, bo mamy jakby większą świadomość na temat fizjologii, na temat chorób i faktycznie te diety pomagają w pewnych schorzeniach, na przykład przy problemach żołądkowych czy układu pokarmowego. Ja bardzo długo się tą tematyką zajmowałam i faktycznie bez takiej diety bardzo trudno pozbyć się wielu dolegliwości. Te diety naprawdę pomagają. Ale w dzisiejszych czasach my skupiamy się głównie na tym, żeby schudnąć. Było takie badanie, to jeszcze po wojnie. Ono się nazywa Minnesota Starvation Study. Tam Ansel Keys chciał zobaczyć, co się dzieje z organizmem człowieka, jeżeli jest on poddawany głodówce. Tylko teraz muszę zaznaczyć, że głodówka w jego mniemaniu to było już 1700 kalorii. W dzisiejszych czasach 1700 kalorii to jest taka dość treściwa dieta. To już nikt tego nie nazywa dietą niskokaloryczną. Jednak u niego 1700 kalorii to była dieta niskokaloryczna i on badał, jak zachowuje się ludzki organizm
jeżeli człowiek jest takiej diecie poddany. Co się działo? Mężczyźni, którzy byli na tej diecie, zaczęli obsesyjnie myśleć na temat jedzenia. Byli tacy, którzy to jedzenie kradli. Zauważono spadek libido, spadek koncentracji. Oni nie mogli się na niczym innym już skoncentrować, tylko na tej diecie. Cały czas myśleli i rozmawiali o jedzeniu. Ile na początku badania wszystko było w porządku, potem wszystko kręciło się już tylko wokół jedzenia. Teraz tak, oni byli poirytowani, niektórzy się nawet okaleczali. I teraz jakby popatrzeć na kobietę, która jest na diecie, co widzimy? Ona się staje właśnie poirytowana, ma stany depresyjne, jest ciągle głodna, nie do wytrzymania, izoluje się od innych ludzi i dosłownie to samo działo się wówczas wtedy podczas tego badania. Już wtedy wiedziano, to w latach 50. już wiedziano, jakie są negatywne konsekwencje diet. Kobieta, aby mieć wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha, musi mieć tkankę tłuszczową na poziomie od 16 do 19%, a zaburzenia hormonalne zaczynają się, kiedy poziom tkanki tłuszczowej spadnie poniżej 22%. Fakt jest taki, że tego się nie da zastopować. Jeżeli jest dieta, to będzie tycie. Każdemu schudnięciu towarzyszy tycie, niestety. Są takie statystyki, które mówią, że jakieś 5% ludzi, którzy schudli, jest w stanie utrzymać swoją wagę przez 2 lata. Powyżej 5 lat jest to 2%, przy czym do tych ludzi należą ci, którzy odchudzali się już kilka razy w ciągu tych kilku lat. Także właściwie nie ma żadnej szansy, że po diecie człowiek jest w stanie utrzymać spadek wagi. Tutaj działają mechanizmy biologiczne. Jeżeli jest dość spory spadek tkanki tłuszczowej, organizm zaczyna wydzielać więcej hormonu głodu i automatycznie mniej hormonu sytości. Także osoba, która schudła, dajmy na to 10-20 kg, jest tak głodna, że chciałaby zjeść dosłownie konia z kopytami. I mimo, że jej postura pokazuje, że no, nie powinna wiele jeść, bo ma mały żołądek, schudła, ponadto jej metabolizm bardzo zwolnił w porównaniu do osoby w tym samym wieku, o tej samej wadze i wzroście, która nigdy nie była na diecie, u tej osoby na diecie ten metabolizm potrafi zwolnić nawet o 800 kalorii. I właściwie nie ma takiej możliwości, żeby przejść na dietę odchudzającą i tą wagę utrzymać, bo taki mamy mechanizm obronny. I teraz co się dzieje? Cały czas tłumaczy się ludziom, że mają słabą wolę, że nie potrafią przestać jeść, a to całkowicie nie o to chodzi. Nie da się przestać jeść, jeżeli czuje się ciągle przyjmujący głód. Bo po takiej diecie ten głód jest, nie da się go oszukać, nie ma środków legalnych, które by ten głód zatrzymały. Są też badania, które pokazują, że osoba, która ma nadwagę, ale utrzymuje tą stałą nadwagę ciągle, jest w miarę aktywna fizycznie i ma jakąś tam umiarkowaną dietę, będzie dużo zdrowsza niż taka, która ciągle ma wahania wagi. Tyje, to chudnie i tak dzieje się przez lata. Także dużo lepiej pod kątem zdrowia jest utrzymywać nadwagę, ale stałą, niż ciągle być na diecie, żeby były te wahania wagi. 18 z 30 dni wyzwania. Trening, sześciopak cardio. Jak się po tym wszystkim pozbierać? Tak, to jest to pytanie, które ja od czytelniczek dostaję. Co zrobić? No ja jestem w tych sidłach diet, cały czas się odchudzam, chudnę i tyję. Ja w ogóle nie wiem, co to jest głód, nie wiem, co jest sytość. Wszystko mi się pomieszało. Co zrobić? O czym ja mówię na swoim profilu na antydiecie i na blogu Piękno Bez Granic? Mówię o jedzeniu intuicyjnym. Tak naprawdę jedyne, co my możemy zrobić, to na chwilę przystopować, porozmawiać ze sobą szczerze, zadać sobie pytanie, po co my to właściwie robimy. Bo dlaczego ty się odchudzasz? Dlatego, że musisz się zmieścić w rozmiar, który miałaś jako 15-latka, czy dlatego, że widzisz na Instagramie influencerki, które każą ci to zrobić, albo bo w sklepie nie ma ubrań powyżej rozmiaru 40, bo niestety tak jest. Rozmiar 42 już jest w niektórych markach rzadko spotykany. Najpierw warto sobie ze sobą o tym porozmawiać i być ze sobą szczerym. To, o czym ja mówię, to jest jedzenie intuicyjne. Tutaj ważne jest to, żeby przestać jeść z jakiegoś powodu, tylko zacząć jeść
żeby zaspokajać swoje potrzeby. I to nie tylko te biologiczne, bo jedzenie to też jest przyjemność. Nie ma czegoś takiego jak zdrowe odżywianie, jeżeli nie czerpiemy z jedzenia radości. Można owszem jeść według jadłospisu przez ileś tam miesięcy, ale potem zawsze przychodzi moment, że chcemy, żeby to jedzenie spełniało jakieś inne role, jako pocieszenie czasami. Czasami jest to spotkanie towarzyskie. No na diecie bardzo się izolujemy. Niestety jest tak, że żeby utrzymać jadłospis, który mamy, nie możemy wychodzić z znajomymi. No chyba, że będziemy wychodzić z pudełeczkami, będziemy na imieninach u cioci i będziemy zamiast jeść tort, który ciocia przygotowała, my będziemy jeść swój tort z fasoli. Albo zamiast obiadu, który został podany gdzieś tam w restauracji czy na weselu, na jakiejś imprezie towarzyskiej, my będziemy też wyciągać swoje pudełeczko z dietetycznym posiłkiem. No nie da się tak żyć, zwyczajnie. Miliony dziewczyn porównują się do swoich instagramowych trenerek. Chcą wyglądać tak jak one. Zapominają tylko, że ich zawód to bycie trenerką, a to jak wyglądają to skutek uboczny. Trudno pracuje się na dwa etaty, więc trudno przy normalnej pracy zawodowej utrzymać reżim treningowy na takim samym poziomie jak u kogoś, kto zajmuje się tym zawodowo. Wszystko sprowadza się oczywiście do pieniędzy, bo żeby utrzymać zdrową figurę i w ogóle zdrowie, nie trzeba ani siłowni, ani nie trzeba jadłospisów. Bo my rodzimy się już z instynktem, który nam mówi, co mamy jeść i ile my się mamy ruszać. Człowiek jest sam w stanie sobie dobrać odpowiednią ilość jedzenia i odpowiednią ilość ruchu, jeżeli się mu na to pozwoli. Im bardziej człowiekowi się ogranicza pewne produkty i mówi się mu, to jest złe, a to jest dobre, tym bardziej nas ciągnie do jedzenia tych rzeczy, które są zabronione. To jest ta magia zakazanego owocu. Im bardziej czegoś nie możesz, tym bardziej chcesz coś zjeść. A na jedzeniu intuicyjnym zaczynasz sobie pozwalać na wszystko. Właściwie nie ma tutaj limitu, nie ma podziału na to, że jedno jedzenie jest dobre, drugie jedzenie jest złe. I człowiek naturalnie przestaje chcieć jeść te mniej wartościowe produkty i chce jeść zdrowiej. To się odbywa naturalnie, to samo z ruchem. Przestaje zmuszać się do aktywności fizycznej, bo zachodzi zwyczajnie potrzeba takiego naturalnego ruchu. O co chodzi z ruchem? Żeby mieć aktywność fizyczną, trzeba się ruszać, ale to nie znaczy, że trzeba iść na siłownię i trzeba wykonać jakiś specjalny trening. Bo czym jest ruch? Ruch jest wtedy, kiedy wychodzi się z domu, idzie do sklepu na zakupy. Tu już można spokojnie wykonać 15 minut, co najmniej przy wyjściu rano po bułki, już jest 15 minut ruchu. Można umyć okna. Można iść, pobiegać, pobawić się z psem, pobiegać z dziećmi, cokolwiek. Wszystko, co nie jest siedzeniem i brakiem ruchu, jest ruchem. I nie trzeba za to płacić, nie trzeba wykonywać specjalnie zaprojektowanych aktywności. Zresztą wystarczy zobaczyć na dzieci. No, co robią dzieci? One są coraz aktywne. Nie trzeba im pokazywać, jak mają ćwiczyć, jak mają kształtować mięśnie brzucha czy mięśnie ramion. One po prostu biegają, krzyczą, bawią się. Najlepszy ruch jest taki, który sprawia przyjemność. Czyli jeżeli lubisz iść na basen, to idź na basen. Chcesz sobie pochodzić, to idź na godzinny spacer. Wystarczy 30 minut ruchu dziennie, jakiegokolwiek, żeby ten ruch miał właściwości zdrowotne. Kamila i jej 8 miesięcy pracy z moją dietą i programami treningowymi. Minus 30 kilo i nowy styl życia. Pokaż, że można. Czekam na efekty każdej z Was.